Bierzemy dobrą. Wjeżdżamy. Stawić, żeby nie jechać po krawężniku, tak, a tu przede mną. No i zobaczyć czegoś w prawą stronę z kolei. Jest wszystko ok. Wjeżdżamy. Zawsze mam wrażenie, że te mosty tutaj zaraz spadną. Stary jak świat, znaczy wyglądają jak stary jak świat, na pewno zniszczone przez wodę morską. Pamiętam, jak pierwszym razem wjeżdżałam na prom do Irlandii. Miałam takie wrażenie, że do wody wpadnę. Była coś tak ciasna, woda od razu. W statku. Ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić, to tachograf. Mam tachograf. Tutaj mamy boat, jest ok. Mamy wszystko, wezmę sobie swoją torebkę. Biorę okulary. Biorę telefon. Biorę bilet na zniżki, chociaż nie zamierzam niczego jeść. Ale może mi akurat się zepsuje.
prawdziwe wielkie meduzy. Chciałem cię zobaczyć. Widzę, że to meduza. O, jest jedna. Widzę ją. Jest duża. Płyniemy do Danii. Szczęście, że dopływamy. Poczuję się tak, jak wygląda. Może dzisiaj nie jest spokojny. Zdecydowanie nie. Ostatnim razem było o wiele łatwiej przeżyć. Ale wiecie, że muszę go.
będziemy wyjeżdżać z promu. Auto już odpalają silniki. Jest jeszcze trochę dziwnie. Ostatni rejs, ostatnia przeprawa była zdecydowanie bardziej pozytywna. Przejdziemy też. Taki mały pan, gdzie jest zbyt blisko mojej maski, go nie zauważył. Jesteśmy po stronie duńskiej. 31 stopni. Cieplej niż w Niemczech. Teraz pierwsza stacja w kierunku Kopenhagi jest do godziny jazdy stąd. Są bodajże 2 lub 3 parkingi, ale wyglądają na mało bezpieczne, także od czasu na styk. Jesteśmy już na wylocie. Dziękuję za Waszą uwagę. Ja lecę na pierwszy parking. Zdrawiam.